Dzisiaj gościmy w studiu młodzieżowej telewizji internetowej działającej przy Zespole Szkół imienia generała Józefa Kustronia w Lubaczowie niezwykłego gościa, pana Tadeusza Chudeckiego, polskiego aktora filmowego i teatralnego, znanego publiczności z ról w serialach m.in. takich jak M jak Miłość czy Hela Popała. Panie Tadeuszu, witam serdecznie. Cieszę się niezmiernie z naszego spotkania, podczas którego mam nadzieję, że dowiem się czegoś więcej na temat pana życia zawodowego i pańskiej twórczości. Proszę mi powiedzieć, jak zaczęła się pana przygoda z aktorstwem? No właśnie, bardzo dziwnie. Zupełnie, znaczy ja nigdy nie uczestniczyłem w żadnych kółkach teatralnych, natomiast miałem taką skłonność, że bardzo lubiłem się uczyć rzeczy na pamięć. Jak że coś czytałem i coś mi się spodobało bardzo, uważałem, że to jest coś bardzo wartościowego, to gdzieś tam sobie zapisywałem na kartce albo podkreślałem w książce i uczyłem się tego na pamięć. Rzeczywiście myślę, że to spowodowało, że w przyszłości stałem się aktorem, ponieważ miałem taki duży repertuar na przykład jak wam powiem, nie wiem, czy teraz jeszcze bym bez zająknięcia potrafił, ale kiedyś chyba w trakcie studiów w szkole teatralnej, nauczyłem się całego pana Tadeusza na pamięć, naprawdę. Także 12, chociaż już dawno nie powtarzałem, więc pewnie parę razy bym się tam wyłożył, ale niemniej jednak, a jak wam powiem, na przykład teraz wam zrobię coś takiego śmiesznego, że to jest taki fajny zawód, bardzo często nas pytają o to, prawda, jak my jesteśmy w stanie się nauczyć na pamięć, prawda, dużej ilości tekstu. Młodzież w tej chwili bardzo nie lubi, prawda, się uczyć na pamięć, a z pamięcią jest tak samo jak z każdą i z wyobraźnią, jak z każdym innym mięśniem, że jeżeli się go używa, prawda, wykorzystuje, to można naprawdę wyobraźnię i ten twardy dysk w głowie zmusić do wielu rzeczy. A jak się go nie wykorzystuje, to rdzewieje. Ja właśnie wczoraj opowiadałem, że kiedyś mi napisali w jakimś przedstawieniu taki monolog, w przedstawieniu dla dzieci, w którym grałem jelenia i czerwony kapturek mnie spotykał w lesie, miałem cztery nogi. I czerwony kapturek się mnie pytał, kto jeszcze mieszka w tym lesie. Myśmy rozmawiali na końcu. A kto jeszcze mieszka w tym lesie? Ja mówię, lewobuty, śpiochogoty, nie te strony, żarłogłody, żarłogrzmoty, szczekorzałki, lodoryje, puszkoryby, wieloślady, domosępy, hurajpląsy, dębochraki, światłowody, obciachowce, zezokarki, lizowierzby, tępogłowy, śmierdziwąsy, bokobrody, szczerbogmioty, pachowyjce, nie te czyje, sierpiwęże, korkodajce, szczeliprukwy, mordoklejki, języzęzy, marobąki, liściokłaki, turbodezy, brontowrotki. No i właśnie to jest taki dowód na to, jak słyszę, że młodzież mówi, że się nie jest w stanie czegoś nauczyć na pamięć, albo że czegoś nie lubi, prawda, czy języków obcych, czy, prawda, pani z polskiego kazała się nauczyć inwokacji z pana Tadeusza, prawda, i że to jest nie do wbicia do głowy, no to ja zawsze ten wierszyk demonstruję, którego się uczyłem, prawda mówiąc, dwa tygodnie, a są to 32 dziwne słowa i o wiele trudniej do zapamiętania, niż na przykład jakiś tam dialog w serialu telewizyjnym, bo tam są jakieś takie rzeczy, prawda, logiczne, że się pytam ciebie, prawda, nie wiem, czy zjesz zupę pomidorową, albo coś tam, czy coś. I to bardzo łatwo zapamiętać, prawda, a wbić w siebie, prawda, jakieś takich kilkanaście dziwnych, śmiesznych słów jest, no, o wiele trudniejsze niż wypowiedzenie jakiegoś takiego zdania logicznego. Ale właśnie w odpowiedzi na twoje pytanie, to jest to coś, co ja zawsze lubię. Ja się bardzo lubię uczyć rzeczy na pamięć. I teraz na przykład są to języki obce, których się lubię uczyć, mi to bardzo łatwo wchodzi i bardzo to lubię robić. Nie mówiąc o tym, że no, mój zawód, który uprawiam, nieustannie jak gdyby powoduje to, że muszę się nieustannie uczyć jakichś nowych tekstów. Ale jak się ma dużą wprawę, to ja i tak nie jestem tym taki bardzo dobry, ale są na przykład Dominika Ostałowska, z którą gram w serialu, to ja ją nazywam koleżanka skaner, bo ona spojrzy na kartkę i już wszystko potrafi na powiedzieć to, co damy. A taką kartkę to by ci już powiedziała na pamięć wszystko, co tam masz. I to jest duża umiejętność. A czym dla pana jest gra aktorska? Czy to tylko zawód, czy może coś więcej? Wiesz, to jest, ja ci powiem, to co powiedziałem przed chwilą tutaj dla osób, które chcą się ubiegać o dostanie do waszej szkoły, że jeżeli się robi coś, co się lubi, to w ogóle się nie odczuwa, że to jest jakaś skomplikowana praca. Ja lubię swój zawód bardzo i lubię wszystko to, co gram, no bo jakby po pierwsze się jakoś nie stresuję, jeżeli jest nie jakaś dobra sztuka i widzę, że chciałbym w niej wystąpić, bo ma ona coś ciekawego do powiedzenia albo jest, nie wiem, dowcipna i spowoduje, że ludzie troszeczkę odpoczną, prawda, wieczorem oglądając rolę, którą grasz, a jest to jakiś, nie wiem, zabawny charakter, czy że jest to jakaś rola, którą masz coś do powiedzenia, wiem, prawda, czy, no to są, i lubisz to robić, prawda, to jest taka podstawowa cecha, tu
rozmawiałem przez chwilę z jakimś chłopakiem z waszej szkoły, który chce zdawać do szkoły teatralnej, prawda? I to jest taka podstawowa umiejętność, którą trzeba posiadać, że jeżeli człowiek jakoś się nie ma za dużo kompleksów, jakoś się strasznie nie boi, że Boże, czy ja tam źle wypadnę, prawda, że jak ja bym się strasznie denerwował, jakie pytania czy odpowiem, czy no to prawdopodobnie bym nic jakby nie powiedział. I na tym polega troszeczkę ten zawód. Jeżeli człowiek jakby ma jakąś odwagę, ma coś do powiedzenia ludziom, nie ma problemów z kontaktowaniem się z takimi kontaktami interpersonalnymi, to prawdopodobnie będzie jakoś spełniony mniej lub bardziej w tym zawodzie, prawda? Jeżeli ktoś jest spięty, pierwsza taka rzecz, którą się sprawdza u młodych aktorów czy adeptów, prawda, sztuki, no jeżeli ja widziałem takie przypadki ludzi, którzy się tak denerwowali, widziałem kiedyś na egzaminie do szkoły teatralnej dziewczynę, która mówiła tutaj teksty, tu było wszystko w porządku, ale jak się spojrzało na dół, to widziałem nogi, ja nigdy nie widziałem nóg, które po prostu drżą na 20 centymetrów, tak, to po prostu no, nie jesteś w stanie się skupić, bo żeby ona cokolwiek nawet najwspanialszego grała, no to patrzysz na te nogi, bo to po prostu widzisz, jak się dziewczyna męczy, no i prawdopodobnie, zresztą oczywiście nie dostała się do szkoły teatralnej, no bo widać było, że ilość jakby nerwów, które wkładała w to, a ja to jestem taki bezczelny, z tobą porozmawiam, z księdzem porozmawiam i tu wyjdę i bardzo jakby to lubię, bo lubię się porozumiewać z ludźmi, myślę, że coś tam mam do powiedzenia, jeżeli ktoś chce się ze mną spotkać i chce coś tam wiedzieć, prawda, na jakiś temat, który go interesuje, to ja bardzo chętnie gadam, jestem taką trochę szafą grającą, no, ale to polega ten zawód. Większość Polaków uważa, że życie polskiego aktora można podzielić na dwa etapy. Pierwszy to ten, w którym jeszcze nie zagrał w serialu M jak miłość, natomiast drugi to ten, który już grał lub już w nim grał. Co pan o tym sądzi? Jest jeszcze trzeci etap, że już się nie chce grać w serialu M jak miłość. Ja właśnie już odpowiedziałem właśnie, że nie ten właśnie to są taki problem, żeby się skończył kontrakt, ale ponieważ już tam nie mają trochę pomysłu na moją postać, ja mam dużo różnych innych prac, to powiedziałem, że bardzo dziękuję, że chyba już poproszę o kartony i że już koniec. Jaki pan ma stosunek do swoich fanów, których z pewnością nie brakuje? Nie, pani, to jest taki zawód, że no, człowiek nieustannie tak, jest taki zawód jak nauczyciel, ksiądz, aktor, prawda, że nieustannie, prawda, stoi przed innymi ludźmi, prawda, bo odchodzą przeświętą, uczy czy występuje w teatrze, tak jak ja, więc to jakby jest taka jakaś, wie pani, no, ja nie wiem w ogóle tego słowa fanów, prawda, bo to tak jakoś jest źle postrzegane, no ale wiadomo, że trzeba szanować ludzi, którzy przyszli na teatr, na spektakl teatralny, zapłacili bilet i trzeba im jakby no, jak najlepiej wykonywać, w ogóle no, trzeba wykonywać jak najlepiej każdą pracę, którą się wykonuje, czy się jest księdzem. Księdzem trzeba być dobrym, aktorem trzeba być dobrym, nauczycielem trzeba być dobrym, inżynierem trzeba być dobrym, prawda, bo z tego się jakby żyje, poprzez sprzedawanie jakiegoś swojego talentu, czy swojej umiejętności, pozyskujemy środki na życie i każdy musi swoich, prawda? Nauczyciele muszą szanować uczniów, uczniowie muszą szanować nauczycieli, aktor musi szanować widzów w teatrze, widzowie też powinni szanować aktora, bo czasami przyjdzie jakaś taka prawda, podprawiona wycieczka i właśnie zupełnie nie wie, dlaczego się znalazła w teatrze i to się dosyć ciężko gra dla takich ludzi, ale to się na szczęście rzadko zdarza, ale no wszystko, całe życie polega jakby na wymianie jakichś no, grzeczności, umiejętności i tego, co kto ma do powiedzenia, do zrobienia, więc a fanów trzeba, no z nich żyjemy, że się tak wyrażę, no bo ktoś lubi chodzić do teatru, trzeba go też dobrze, także mam bardzo pozytywną reakcję do fanów. A czy nie przeszkadza panu brak prywatności? Ja mam prywatność swoją, ja zamykam się ten, nawet dzisiaj na pływaniu nocowałem, nikt mi w ogóle mojej prywatności nie naruszył, spałem sobie jak aniołek. Wie pani, to jest taka praca, że dziś jest to praca publiczna, że jak się prawda, występuje w teatrze czy w filmie, że się ogląda ileś tam milionów ludzi, właśnie na tym polega takie i błogosławieństwo i przekleństwo, troszeczkę jak miłość, że to był taki serial, który no, z jakiegoś tam powodu miał taką oglądalność, że no, w takich szczytowych momentach, już teraz nie ma, bo już się zrobił troszkę gorszy, prawda, miało oglądalność 8-10 milionów ludzi, no to naprawdę to jest jedna trzecia prawda, Polaków, która i to jest niedodałe i to jest jakby takie, no ja w pewnym momencie też tak się orientowałem, że już nikt do mnie nie mówi po imieniu Tadeusz, oprócz mojej matki, bo wszyscy do mnie nagle zaczęli mówić Henio. I prawda, i to jest takie, właśnie jestem przesłany, tak nie chcą, dlaczego Henio, że jestem Tadeusz i zawsze byłem, prawda, bo ja wykonuję rolę, tylko to jest tak, prawda, że prawda, jeżeli tutaj jesteśmy, prawda, to Państwo widzicie, a to jest 2, 3, 4, 5,
czy 7 osób jeszcze naokoło siedzimy dwoje, czyli 9. Jesteśmy w towarzystwie 9 osób, prawda? Jeżeli ja jestem, występuję w serialu Jak Miłość i po tamtej stronie jest 8 czy 10 milionów ludzi, to tych 8 czy 10 milionów ludzi mnie jakoś poznają, prawda? I potem, nie wiem, jadę pociągiem, a oni ohenio, prawda? Prawda? A ja jestem cały czas stadio, tylko mam taki zawód, że po prostu moja twarz się multiplikuje. Na tym polega jakby magia telewizji czy mediów, prawda? Że ktoś, kto gdzieś tam, prawda, się w nich pokazuje, no, staje się jakby, no, kimś znajomym dla tych dziesiątek, tysięcy, prawda, czy milionów ludzi, którzy go oglądają. I to jest, no, ale na tym polega też trochę mój zawód, no. Nie ma nic gorszego niż, prawda, ktoś musi mówić, nazywam się taki, tak, jestem aktorem, prawda, bo nikt go nie zna, prawda. To o wiele lepiej jednak jest, jeżeli, prawda, ktoś się pojawia, ojej, to jest ten, który coś tam, prawda, grał, no bo znaczy, że jakoś, no, miał sukces w swoim zawodzie i tym się troszeczkę, jak gdyby, to mierzy. A jeżeli chodzi o prywatność, no to prywatność trzeba chronić. Rzeczywiście jest tak, że dziennikarze i media bardzo się interesują, prawda, życiem prywatnym takiego czy innego aktora, prawda, i gdzieś tam jączą, podglądają i chcą jak najwięcej jakichś informacji wyciągnąć. Ale też jest druga strona medalu, że jest mnóstwo takich aktorów, którzy są do tego stopnia próżni, że po prostu sami jakby, no, chcą opowiadać o takich rzeczach, o których mogliby właśnie nie opowiadać, bo są rzeczywiście ich prywatnymi rzeczami. I ja jestem w ogóle taką osobą, że jakby, no, chronię swoją prywatność, że jak, prawda, mam, nie wiem, wywiad w telewizji, no to wiem, że się dobrowolnie zgodziłem na to, ale, prawda, jak ktoś do mnie dzwoni i mówi, że chciałby przyjechać zrobić wywiad u mnie w domu, na przykład, ja mówię, że nie jestem zainteresowany, bo kiedyś puściłem telewizję do swojego domu, to potem w internecie przeczytałem, że mam nie taką płytkę na podłodze, a mnie się akurat podoba, no i wie pan, i to jest, ale to są też jakby no, osobiste wybory, prawda, że ktoś najpierw wpuszcza, a potem żałuje, prawda? Jest ktoś, kto mówi, że tutaj dotąd tak, a tutaj już jakby są to moje prywatne sprawy. I ja staram się tego pilnować. Czy ma pan jakiś motto życiowy, według którego stara się pan funkcjonować? O, dużo mam takich mądrości życiowych, których się zawsze uczy na pamięć. Zapukał w strach, otworzyła odwaga, za drzwiami nikogo nie było, albo na przykład do mojego dziecka nieustannie mówię, że trzeba, żeby twoje życie było zawsze ciekawe, że się nie wolno nudzić w życiu. Albo na przykład bardzo lubię powtarzać i mówić o tym, że słowo jest ważniejsze od pieniędzy, prawda, że teraz wszyscy mówią za pieniędzmi, a ja uważam, że słowo jest o wiele ważniejsze, jakśmy się umówili na coś, prawda. Bardzo często w moim zawodzie tak jest, że się umówiłem, że gdzieś pojadę, prawda, na jakieś spotkanie do młodzieży za darmo, a nagle kto dostaje jakąś propozycję, że tego dnia i musi być tego dnia, mogę zarobić jakieś porządne pieniądze. Ja mówię, dziękuję bardzo, niestety, przepraszam, ale jestem umówiony, nie bardzo mogę to zrobić, prawda. I to jest, moim zdaniem, to się opłaca, chociaż czasami finansowo się jest stratny na czymś takim, ale to się w ludzki sposób jakby opłaca. No i w ogóle nasze życie jest chyba obudowane różnymi mottami, prawda? Ja na przykład mam dużo takich ładnych zdań na temat podróży, że ponieważ jestem podróżnikiem, bardzo dużo podróżuję, to bardzo lubię sobie powtarzać i jestem przekonany, że to jest prawda, że ktoś, kto podróżuje, ten wielokrotnie przeżywa swoje życie, że ten lepiej poznaje samego siebie. No i w ogóle przysłowie są mądrością narodu i narodów, no i dobrze jest sobie jakby czasami mówić, przypominać, co jest ważniejsze a co jest mniej ważne. No i, a ponieważ moje życie jest bardzo ciekawe i bardzo, bardzo interesujące, no to też chyba jest to jakiś tam mój wybór, że potrafię wybierać. Ja w ogóle lubię podejmować decyzje, to jest taka rzecz fajna, jak czasami widzę młodych ludzi, którzy to by chcieli, tam to by chcieli, właściwie żadnej decyzji nie są w stanie podjąć, to sobie myślę, jej głowie, to jest strasznie, jak jest jakieś wyzwanie, że to tak, tak albo nie. I to bardzo, bardzo, bardzo lubię, jak prawda, są jakieś takie wyzwania przed moim życiem, czasami nawet trudne, prawda, bo trzeba, prawda, podjąć decyzję, co będę robił przez cały rok, prawda, albo czego nie będę robił przez cały rok. I to są takie, właśnie jak ta młodzież, która dzisiaj w waszej szkole usiadła, prawda, bo się zastanawia nad tym, czy, prawda, być w tej szkole 4 czy 3 lata, prawda, czy wybrać coś innego. To są, ja, to jest fantastyczne. Człowiek, który ma możliwość podejmowania decyzji, no to jest człowiekiem żywym, no. Nie ma nic gorszego niż nuda w życiu. Ja po prostu zawsze mówię mojemu synowi, który jest w waszym wieku, że ważne jest, żeby w życiu robić to, co się lubi, żeby się nigdy nie nudzić i zawsze być zajętym jakimiś interesującymi rzeczami. To nie musi być tylko praca i nauka. To mogą być sporty, to mogą być pasje, to mogą być spotkania z ciekawymi ludźmi, to mogą być, no tysiące jest pasjonujących rzeczy w życiu. Ja właśnie
o tym mówię, że tak uważam, że moje życie jest bardzo ciekawe, bo ja wciąż mi brakuje czasu na jakieś rzeczy, które chciałbym zrobić, a cały czas mi tych 24 godzin brakuje. A są ludzie, którzy no, siedzą pod budką z piwem, prawda, bo nie wiedzą, co mają zrobić z tym. To jest straszne. Ja myślę, że jakby z braku pomysłu i z nadmiaru czasu i z nieumiejętności jakby zdecydowania, co robić z tym czasem, robią się straszne nieszczęścia, że ktoś potem całe życie, prawda, albo pije, albo coś robi takiego głupiego i to życie mi przez palce ucieka, jest sfrustrowany. A ja mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem i bardzo lubię właściwie wszystko to, co jakoś robię i że moje życie jest bardzo ciekawe. W swoich książkach opowiada Pan o podróżowaniu za niewielkie pieniądze za granicę. Co Pan najbardziej lubi w tym podróżowaniu? Odkrywanie nowych lądów, kultur, czy może po prostu sam fakt wyjazdu? Chyba najbardziej ani jedno, ani drugie, ani trzecie, bo oczywiście, że jakby taką pierwszą rzeczą w podróżowaniu to jest to, że człowiek chce oglądać piękne miejsca, prawda? Człowiek od zarania swojego istnienia, prawda, był koczownikiem, się przemieszczał nieustannie, prawda, poszukiwał lepszego życia, ładniejszego życia, prawda, bo się pierwotny człowiek szukał miejsca, prawda, blisko wody, żeby miał zapewnioną wodę, prawda, jakiś pokarm, lasy, prawda, a uciekał od terenów, prawda, w których nie mógł się wyżywić i albo które były brzydsze. I to w dzisiejszych czasach, prawda, kompletnie inny, XXI wieku, kiedy świat się stał taką kieszenią globalną i właściwie można się przemieszczać bez żadnych problemów, prawda, zwłaszcza jak się żyje w środku Europy, mało to. Teraz są takie możliwości, że naprawdę można podróżować za bardzo nieduże pieniądze. Ja jestem tego dowodem, bo może nie jestem jakąś osobą w szczególny sposób ubogą, ale na pewno nie byłbym w stanie wyjechać 50 razy w roku z kraju, prawda, gdyby te podróże były tak bardzo drogie, no bo też by mi nie było stać. A jeżeli potrafię wyjechać do innego kraju, nie przylecieć z Sycylii do Rzeszowa za 70 zł, albo polecieć samolotem do Rzymu za 4 zł, czy gdzieś być w Portugalii za 20 groszy, oczywiście, że potem muszę zapłacić sobie za hotel czy coś, no ale w Polsce też muszę, prawda, i muszę jeść i w Polsce i w Portugalii, gdziekolwiek bym nie był, więc jedzenie jakby jest wszędzie podobnie kosztuje, prawda? Jeżeli tanio jestem w stanie gdzieś pojechać, no to się bardzo z tego cieszę, że mogę poznać jakiś nowy kraj, nowych ludzi, prawda, za relatywnie nieduże pieniądze. Jeżeli chodzi o hotele, no to one są powiedzmy w tym wszystkim najdroższe, ale też można znaleźć hotel naprawdę za 10-15 euro, w którym się można po prostu wyspać, wymyć i nie musi to być od razu hotel pięciogwiazdkowy za jakieś setki złotych. Mnie te rzeczy są w ogóle niepotrzebne. Dla mnie jest o wiele ciekawszy fakt, że jestem w innym kraju, w innej kulturze i że mogłem to poznać, to zobaczyć, prawda, niż to, że będę gdzieś tam w jakichś komfortowych warunkach. To jest dla mnie w ogóle nie komfortowe warunki, które mam w domu. Najwygodniejsze łóżko i najpiękniejsze miejsce na świecie, to jak ja mówię, jest moje własne łóżko. Ale czasami lubię uciec z tego łóżka i zobaczyć jakieś inne miejsca na świecie. Więc jakby to mnie najbardziej w podróżach interesuje, poznawanie ludzi, poznawanie kultur, poznawanie religii, prawda? A przy okazji oczywiście też i pięknych miejsc, bo świat jest piękny, ale i brzydki, prawda? Są i w naszym kraju miejsca fantastyczne, piękne i są miejsca troszkę brzydsze, prawda? I myślę, że każdy kraj, każda część świata ma miejsca fascynujące, ale to nie to jest najważniejsze. Najważniejsze są dla mnie ludzie i jakby no, fajne takie przygody poznawania nowych kultur, nowych ludzi, nowych religii. Zna Pan podobno 10 języków. Czy to prawda, że z każdej podróży przywozi Pan dodatkowy jeden? No to za dużo powiedziane, bo oczywiście no, nie da się nauczyć języka w jeden dzień, ale staram się rzeczywiście, jak gdzieś jestem w jakimś kraju, nawet takim, w którym się mówi językiem no, kompletnie innym niż języki europejskie, prawda, czy jak chiński, czy koreański, to się staram przynajmniej nie wiem, nauczyć 2, 3, 5 takich słów podstawowych. Bardzo dobrze jest znać, prawda, słowo proszę, dziękuję, przepraszam, ile to kosztuje, to jest też takie zdanie, które bardzo się przydaje, jak się podróżuje dużo. I naprawdę w tej chwili można kupić sobie książeczkę, nie wiem, za 5 zł, jakieś tam rozmówki polsko-chińskie czy polsko-koreańskie, nie mówiąc o jakichś innych językach, prawda, europejskich. I to jest naprawdę bardzo przydatne. Ja uważam, że to jest jakby też takie troszeczkę okazywanie grzeczności, tak jak się, prawda, jest gościem w czyimś domu, to trzeba się porządnie zachowywać i być miłym i uprzejmym, bo nikt nie zasługuje na to, żeby zaprosić jakiegoś gościa do siebie, który jest chamem albo jest źle wychowany. I tak samo, prawda, jeżeli jadę do jakiegoś kraju, to uważam, że jest fajnie, że to jest jakiś taki ładny
ładny gest, żeby prawda, tych kilku słów się nauczyć, że można było powiedzieć kelnerowi w restauracji dziękuję, prawda, albo a to jest fajna przygoda też, bo widzę, że jak cudzoziemcy, prawda, widzą człowieka, który chce mówić, nawet jak słabo mówi, albo zna parę zdań dosłownie w ich języku, ale zadaje sobie ten trud, żeby jednak się jakoś w tym języku porozumiewać, to oni się od razu otwierają, mało, to wtedy się człowiek bardzo szybko uczy języka, bo oni bardzo pomagają, bardzo i człowiek, to jest o wiele ciekawsze i fajniejsze uczenie się języka, tak, wprost od kogoś, prawda, niż książki, prawda, przerabiamy lekcję 74, prawda, jak się tam uczymy na pamięć. I to jest fajne. Język to jest bardzo żywa rzecz. Ja też uważam taki zawód, który jest związany jakoś z językiem, ze słowem, prawda. Mam też dosyć chyba dobrą pamięć, chociaż nie zawsze, gdy pamięć uczenia się tekstu na pamięć jest tą samą pamięcią, której się używa przy uczeniu języków, ale ja myślę, że ja nie mam jakichś takich kompleksów kontaktowania się z ludźmi, mam dystans do samego siebie, że się nie obawiam tego, że powiem coś głupiego, bo nie znam języka. Zawsze ktoś, kto nie zna dobrze języka, czy słabo zna język, no jest narażony na jakieś ośmieszenie, ale ja po prostu bardzo lubię się śmiać z samego siebie, bo to jest bardzo takie no, terapeutyczne i dobre, no, jeżeli się za poważnie traktujemy samych siebie, to sobie sami coś odbieramy. No. Ja po prostu ostatnio, tak mnie zapytałeś, czy 10 języków znam, nie wiem, nawet myślę, że nawet więcej oczywiście, że różne języki, jedne znam bardzo dobrze, inne znam tak, że prawda, mogę się dogadać, albo jak prawda, muszę komuś zrobić awanturę, bo mnie wkurzył, to jak prawda, mi adrenalina podskoczy, to mu tak narzucam, chociaż może nie dokładnie gramatycznie, ale mu powiem, co o nim myślę. Natomiast, a są też języki takie, ja już nawet ostatnio rozmawiam w takich językach, których w ogóle nie znam, ale sobie myślę, no niech się taki Chińczyk czy Koreańczyk troszeczkę podomyśla z moich gestów, prawda, z tego, co ja mu mówię, a przy okazji mi trochę pomoże. Także to jest właśnie, myślę, że najważniejszą rzeczą przy nauce języków to jest się nie bać ich uczyć i nie bać się popełniać błędy. Wiadomo, że ktoś, kto nie zna języka, musi popełniać błędy i to trzeba w ogóle wpisać w sam początek tego uczenia się, prawda? Bo jeżeli sobie powiem, Boże, nie odezwę się, bo powiem coś głupiego, no to nigdy się nie nauczy żadnego języka. Jest takie przysłowie, cudze chwalicie, swego nie znacie. O, to wszyscy mi tak mówią, jak to mi dowalić, to jest takie polskie ten, o, pan powiedzie po świecie, a polski pan nie zna. Bardzo dobrze znam, swoje bardzo dobrze znam, bardzo doceniam, ale, no przepraszam, nie chciałem być niemiły w stosunku do ciebie, ale to tak bardzo, to jest takie fajne dziennikarskie pytanie, że tak powiedzieć, o, pan tam jeździ, był pan tu, da? A czy pan był, prawda, w Kazimierzu nad Wisłą? Byłem w Kazimierzu nad Wisłą i znam bardzo dobrze Polskę, nawet w ubiegłym roku prowadziłem program taki o lasach polskich, które właściwie mało myślę, że znamy my Polacy, bo znamy, prawda, wiemy Kraków, gdzie jest tam prawie Wieliczka, Gdańsk, a bardzo często nie wiemy o tym, że mamy tak fantastyczne lasy, parki narodowe, które są dostępne dla wszystkich, bo są państwowe. I robiłem właśnie taki program dla drugiego programu, gdzie nie tylko oprowadzałem, ale sam powiem szczerze, że no, byłem zachwycony tym, ile mamy takich pięknych miejsc naturalnych, które są bardzo mało znane, przez siebie też. A czy możemy czekać na przewodnik po Polsce Paneckiego? Tak, mam nawet zaproponowane coś takiego. Co prawda powiem szczerze, że może kiedyś napisze jakiś przewodnik też po Polsce, taki troszkę inny niż te, które istnieją, ale powiem szczerze, że wolę pisać książki teraz jakby o innych krajach, bo myślę, że więcej mam do powiedzenia, bo nie jest pewnie osób, Polaków, które były w tylu krajach co ja i prawda, je zwiedzały, a różnych ludzi, którzy napisali te przewodniki o Polsce jest dosyć sporo, więc jakby oddaję im należny im szacunek i na razie się jakby nie wiem, chociaż ktoś mi poprosił o to wydawnictwo, żebym właśnie napisał też przewodnik, ale musiałbym znaleźć dobry pomysł jakiś taki, żeby to był taki przewodnik troszkę inny, mój, prawda, niż ten. Także na razie o tym jeszcze nie myślę, bo mam inne wyzwania, ale może. A jakie są Pany plany na przyszłość? Pociągnę do Przemyśla. Od jutra gram w Warszawie w teatrze. W sobotę gram w Kielcach, w niedzielę gram w Radomiu. W poniedziałek lecę do Kolonii następnym. Potem ląduję w Gdańsku. I gram w Gdańsku, potem wracam do Warszawy. No to ciekawe plany, mam też coś. No wchodzę, mam dużo też planów takich zawodowych bardzo ciekawych, nie wszystkie jeszcze są pewne, ale z niektórych może coś wyjdzie właśnie to, że mam robić dla pierwszego programu telewizji właśnie swój taki autorski program o podróżach,
który się będzie nazywał Podróżnym Sudeckim. Mam, dostałem też propozycję, co prawda nie jest ona jeszcze w 100% potwierdzona, żeby zagrać w filmie fabularnym Świętej Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Potem dostałem propozycję na jesień, żeby zagrać przedstawienie według Karguli i Pawlaku, czyli według filmu Sami Swoi. Mam zagrać Pawlaka, z czego się też bardzo cieszę, bo bardzo jest fajny scenariusz. Także no, teraz gram w Teatrze Fokę. No i tak wygląda moje życie. Bardzo ciekawe, bardzo, bardzo śmieszne, bardzo interesujące. A jakich rad udzielił Pan młodym dziennikarzom? Młodym dziennikarzom, żeby mówili prawdę. Wreszcie zaczęli mówić prawdę. Po prostu się nie da oglądać i słuchać polskich dziennikarzy, którzy po prostu polują tylko na sensacje, na jakieś rzeczy, żeby... To jest, ja w ogóle uważam, że po prostu poziom dziennikarstwa, w ogóle nawet na świecie, ale w Polsce też jest tak haniebny, że po prostu... Nie da się tego słuchać, że wszyscy szukają sensacji, a nikt nie mówi jakby, nikt nie, dziennikarstwo, bo mówię o takim dziennikarstwie informacyjnym w tej chwili, powinno polegać na relacjonowaniu zdarzeń, że co się zdarzyło, a nie komentowania. Oni w tej chwili jest metoda, że wszystko się komentuje, że nawet w dzienniku telewizyjnym, prawda, mówią, jeżeli chcesz zobaczyć, co się tam zdarzyło, bądź z nami o 19:30. Ja już mam wrażenie, że ktoś mi sprzedaje opakowanie albo zabiega o to, żebym ja był z nim, a nie jest jego intencją przekazanie mi informacji, że coś się zdarzyło. Mało, to jest tendencja, co mnie strasznie wkurza, że jest po prostu tendencja, bo wiadomo, że informacja agresywna się lepiej sprzedaje, bo coś, prawda, no, to jest tak, wie pani, jak pani nie, wygląda przez okno, prawda, ze swojego domu, no to ten jest tak normalny, ktoś przechodzi ulicą i patrzy, nie, jak pani ma na imię. Biola, że Biola patrzy się, prawda, przez okno. Jakby pani wstawiła w to okno, za przeproszeniem, zamiast twarzy tyłek, to wszyscy by się zatrzymali i powiedzieli, zobaczcie, prawda? I to jest z polskim dziennikarstwem w tej chwili, że się szuka po prostu jakichś rzeczy idiotycznych, które wzbudzą zainteresowanie, ściągną jakby klienta. Tak samo różne filmy się robi, prawda, tak zwane filmy akcji, że cały czas, prawda, strzelają, bo wiedzą, że ktoś siedzi z pilotem. Słychać? Z pilotem, prawda, to zanim to będzie czekał do tego momentu, czy zabije, czy nie zabije. Ja po prostu, ja już jestem za stary na takie rzeczy. Ja już tylko wybieram te rzeczy, które wiem, że są dla mnie wartościowe, z których mogę coś mieć, jakiś pożytek, a nie tylko to, że będę, nie wiem, wspaniałym konsumentem, bo kupię jakiś towar, albo będę, prawda, oglądał jakiś film, prawda, który mnie kompletnie nie interesuje, ale będę tylko patrzył, jak pies Pawłowa zabije, czy nie zabije, bo to już mnie nie interesuje. Szukam rzeczy wartościowych w życiu. I myślę, że moje życie jest też może dlatego, moim zdaniem, bardzo interesujące, bo potrafię dokonywać wyborów. No. Po prostu ilość chłamu, który się sprzedaje w tej chwili na wszystkich możliwych frontach, jest tak zastraszający, że po prostu ludzie już przestają być podobni na obraz i podobieństwo Boże, tylko zaczynają czasami, jak widzę, jak się, prawda, młodzi ludzie, ja wiem, że każdy okres ma swoją modę, ale jak widzę, prawda, nie wiem, już kolczyki nie w pęd, ostatnio widziałem faceta, który miał wygrawerowany w kolorze Pana Jezusa na łydce, no to ja sobie myślę, no człowiek nie jest chłopem ogłoszeniowym, prawda, a już w ogóle jakby nie rysowanie sobie na nogach, prawda, Pana Jezusa w ogóle jest czymś, no moim zdaniem nie, no najdelikatniej mówiąc nie eleganckim, no ale no, są różne mody, ale ja myślę, że człowiek, który jest wartościowym człowiekiem, to ma modę w sobie, jakby no bycie modnym to jest bycie sobą, ja myślę, a nie, prawda, ubieraniem się w jakieś markowe ciuchy, czy robieniem sobie tatuaży, czy wkładaniem sobie, nie wiem, kolczyków w język, w usta, czy nawet jeszcze inne rzeczy sobie wkładają też. No, ale to jakby kwestia wyboru, no. Jeden lubi śledzie, drugi lubi miód. Ja lubię miód. Panie Tadeuszu, dziękuję za rozmowę. Również. Cieszę się, że mogliśmy Pana gościć w murach naszej szkoły i studiu telewizyjnym. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz będzie mi dane spotkać się z Panem. Zapewniam też, że oglądanie różnych programów telewizyjnych czy przedstawień z Pana udziałem będzie mi sprawiać teraz większą przyjemność. No i zapewniam też, że mury naszej szkoły, drzwi będą dla Pana zawsze otwarte. Dziękuję bardzo. No, mam nadzieję, że nie będziesz całe życie w tej szkole, tylko skończę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.